w jakim kraju założyć firmę, w jakim kraju mieszkać, gdzie emigrować, czy emigrować. O tym dzisiaj. Pamiętajcie, że każdy kraj ma swoją markę. Zapraszam. Ja nazywam się Piotr Motyl, pomagam przedsiębiorcom w geolokalizacji biznesu. Więcej na ten temat też zapraszam do przejrzenia case study. Macie info w opisie tego filmu. Dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić taką informacją o tym, gdzie prowadzić firmę, w jakim kraju właśnie założyć sobie biznes, gdzie mieszkać, gdzie prowadzić pieniądze, gdzie też mieć konta. Dlaczego też o tym mówię? Bo w ostatnim czasie wielu przedsiębiorców myśli o emigrację, znaczy o założeniu firmy w Czechach czy w jakimś innym kraju, a nadal mieszkają w Polsce. Czy tutaj warto iść w tym temacie? No nie wiem. I myślę, że dzisiaj tutaj w tym materiale podzielę się tutaj z Wami moimi w zasadzie 10-letnimi doświadczeniami, jak to ciekawy, sprytny sposób i legalny przy okazji zorganizować. Także zapraszam tutaj Ciebie do podzielenia się tym materiałem tutaj z innymi. Możesz to udostępnić, bo udostępnienia są ważne. To też wpływa na to, że więcej osób zobaczy ten materiał i może wyciągniesz dla siebie jakieś ciekawe wnioski. To, co myślę, że jest oczywiste, ale nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że jest wiele motywów, w ogóle jak przedsiębiorca działa, bo musimy pamiętać o takiej kwestii, że są kraje, do których chcemy wyjechać na wakacje, ale nie chcemy tam prowadzić firmy. Są kraje, w których można prowadzić firmę, ale nie warto tam mieszkać, albo po prostu mieszkanie jest bardzo drogie, albo pogoda nam nie odpowiada. Albo są kraje, w których pogoda nam odpowiada, fajnie mieszkać, ale nie chcemy tam prowadzić firmy, nie chcemy tam inwestować i, no i generalnie będzie problem biznesowy. Tak samo z kontami bankowymi. Są kraje, którym ufamy, a są kraje, którym nie ufamy. No i tutaj mamy przykład, chociażby jeśli chodzi o Szwajcarię. Szwajcaria od wielu lat jest znana z tego, że no, ma wysoki scoring zaufania. Natomiast no, nie wiem, czy wielu z Was chciałoby trzymać pieniądze, nie wiem, w Kazachstanie albo po prostu w innych miejscach, albo po prostu tam inwestować. Tak samo jest z tym, że wiele osób, no dobrze, na wakacje wyjedzie do Egiptu, ale po prostu jeśli chodzi o tworzenie tam biznesu, to już niekoniecznie, bo to jest inna kultura, no nie wiemy, jak to wszystko działa. Tak samo kolejna kwestia. Singapur no jest na szczycie tutaj list, jeśli chodzi o, że tak powiem, o wolność biznesową, o korzystne warunki do prowadzenia biznesu i do inwestowania pieniędzy. I tam o ile można mieć firmę, można inwestować, ale odnośnie mieszkania to musimy się liczyć z tym, że koszty mieszkania w Singapurze będą no, 2-3-krotnie wyższe chociażby niż w Polsce i o tym warto pamiętać. Oczywiście to jest wszystko kwestia dopasowania, tak? Bo no, każdy z Was może ma jakąś inną strategię. Ja dzisiaj chciałem Ci opowiedzieć o mojej strategii, bo ja tak mam, że tak, jestem Polakiem, no, z racji tego, że mam tutaj paszport Unii Europejskiej, to praktycznie mam ogromne możliwości, tak jak każdy z Was. I 10 lat temu postanowiłem w zasadzie, że no, chcę prowadzić biznes zdalnie, mieć możliwość sprzedawania na rynki międzynarodowe, zoptymalizować sobie to podatkowo. Tutaj od razu mówię, przy optymalizacji podatkowej warto porozmawiać z doradcą podatkowym, bo to nie jest takie proste. Jeśli ktoś z Was planuje mieszkać w Polsce ponad 183 dni, to jest wiele kwestii, na które trzeba uważać. I o tym będzie też w kolejnych, czy było też w kolejnych materiałach, zapraszam do przejrzenia tutaj playlist poprzednich. Natomiast wracając dalej do tematu. Nie wygląda to tak, że mieszkam sobie tutaj w Azji, konkretnie w Tajlandii, inwestuję przez Singapur, firmę mam, tutaj trzymam 3 firmy, takie offshore, które są w różnych krajach, konta bankowe też mam w kilku krajach. Generalnie też klientów mam w różnych krajach i tam zarabiam od dolarów, po złotówki, po euro, po dolary singapurskie, przepraszam, hongkońskie, czy też dosłownie tajskie baty. I też do tego potrzeba no, dobrze sobie zoptymalizować to wszystko, ale jeśli ktoś z Was planuje w przyszłości działać w internecie, czyli prowadzić sklep internetowy, sprzedawać jakieś kursy online, czy dostarczyć tutaj usługi online'owe, czy tworzyć jakiś marketplace, czy działać jako grafik, programista, informatyk, to mamy piękne czasy. W tym momencie są ogromne możliwości, można to stosunkowo tanio zrobić. Już generalnie opłaci Ci się, jeśli zarabiasz już, powiedzmy, tutaj, no,
półtorej średniej krajowej, w sensie na miesiąc, to już naprawdę opłaca się tutaj pomyśleć o tym, żeby działać po prostu lokalnie, zgeolokalizować sobie firmę. O tym też więcej tutaj zamieściłem case study takie pod spodem, także też jak to wygląda w praktyce, dla kogo to jest, dla kogo to nie jest, ale generalnie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy działają sobie w internecie, warto rozważyć, bo to jest opcja, która no, tutaj dała mi tak z perspektywy ostatnich 10 lat naprawdę ogromnych wiele korzyści. Jest kilka minusów, ale to są głównie jakieś takie minusy, które można łatwo rozwiązać i dosyć jest to tanie, ale mogę powiedzieć, że ostatnie lata, w zasadzie ostatnie 8-9 lat, to są najlepsze lata mojego życia pod każdym względem, prywatnym, biznesowym, zawodowym. No mieszkałem właśnie w takim kraju, w którym cały rok jest lato, nienawidziłem polskiej zimy, nienawidziłem odśnieżania samochodu i postanowiłem zmienić model biznesowy tak, żeby mieć więcej czasu, więcej niezależności i do tego, żeby działać po prostu no tutaj z dowolnego miejsca na świecie. I to, co musimy pamiętać, to co wam mówiłem, że są kraje, w których jest fajnie mieszkać, nie wiem, może Egipt, może jakaś, powiedzmy, chociażby nawet tutaj Tajlandia, fajnie się tutaj mieszka, ale tutaj biznesu nie chcę prowadzić, bo w sensie koszty, jeszcze parę innych rzeczy są na jakimś tam poziomie, na pewno jest dużo łatwiej niż w Polsce, ale wiem o tym, że jest wiele krajów, w których jest to dużo łatwiej i taniej do zrobienia i dzięki temu jest kilka korzyści, bo w przypadku spółek właśnie offshore tutaj w poprzednich materiałach było więcej na ten temat. To jest tak, że jeśli masz spółkę w innym kraju, to taka spółka od całości swoich przychodów praktycznie no, nie musi prawie że płacić podatku. Oczywiście jeśli w tym kraju nie mieszkasz, nie generujesz przychodów. Jeśli mieszkasz w innym kraju, no to możesz mieć rezydencję podatkową. No tutaj chociażby mieszkam też z powodu chociażby tutaj lokalnie w Tajlandii, bo tu mam rezydencję podatkową, mam certyfikaty rezydencji podatkowej, potwierdziłem to tutaj z doradcą podatkowym i to powoduje, że jeśli inwestuję na giełdzie, powiedzmy przez Singapur czy Hongkong, to dzięki temu nie mam podatków od zysków kapitałowych, bo w Tajlandii nie ma podatków od zysków kapitałowych, jest tylko podatek od dywidendy 10%, ale oczywiście to trzeba dostosować model, oczywiście trzeba to sobie przeorganizować i chodzi o to, no trzeba mieszkać poza Polską ponad 183 dni i to jest warunek zdecydowanie konieczny, oczywiście trzeba biznes prowadzić praktycznie całkowicie w internecie, ale to jest akurat na plus. I teraz to, co musisz pamiętać. Naprawdę jest wiele możliwości. Zapraszam też do przejrzenia sobie tutaj case study, bo też przynajmniej raz w tygodniu organizuję tutaj czy webinar, czy też pokazuję, jak to wygląda w tym przypadku. I też raz w roku organizuję takie konferencje, gdzie też inni przedsiębiorcy mogą sobie zobaczyć, jak to w praktyce wygląda. Mogą się spotkać, porozmawiać. To też zapraszam do wpisania w Google. Tutaj info, znaczy event BPG, to znajdziecie więcej info na ten temat, bo rocznie to przynajmniej 100 kilkadziesiąt przedsiębiorców tutaj przyjeżdża w tej okolicy i dzięki temu mogą się wymienić doświadczeniami. I teraz to, co wspominałem, naprawdę warto rozważyć takie rozwiązanie. To nie jest oczywiście za wszystkich, bo jeśli zarabiasz jakąś minimalną tam krajową, no to ciężko ci się tutaj wybierać na świat i podbijać świat. Można oczywiście, ale tutaj trzeba mieć zasoby, trzeba mieć odpowiednią strategię działania, trzeba zrobić plan, trzeba to zrealizować i generalnie na samym początku polecam sprawdzić, jak to inni robią i sprawdzić, czy to jest dla ciebie, bo nie zawsze tak będzie. Natomiast jeśli rozważasz już taką opcję, że myślisz o tym, żeby wyjść, sprzedawać na rynek międzynarodowy, działać sobie po prostu zdalnie, zarabiać w wielu różnych walutach, nawet jak chcesz mieszkać w Polsce, zdecydowanie jest to do zrobienia, tylko trzeba to oczywiście zaplanować i jest kilka rozwiązań, które pozwalają ci mieszkać sobie w Polsce, prowadzić firmę tego typu zdalną i mieć klientów z dowolnego miejsca na świecie i to warto zdecydowanie rozważyć. Też polecam do przejrzenia pozostałych playlist odnośnie tutaj kont bankowych, odnośnie spółek offshore, odnośnie krajów do zamieszkania, także też zapraszam. Natomiast jak masz jakieś swoje pytanie, w jakim ty kraju chciałbyś mieszkać, w jakim chciałbyś prowadzić biznes, napisz tutaj w komentarzu. Zapraszam ciebie też do zostawienia tutaj łapki do góry. I najważniejsze, podziel się tym nagraniem z innymi przedsiębiorcami, może to ich zainspiruje, bo tak samo jak ja kilka lat temu też zobaczyłem jednego człowieka w internecie, który prowadził kilka oddziałów gdzieś tam szkół językowych, to no, dzięki temu mnie to zainspirowało, że można działać inaczej i o tym warto pamiętać. Pamiętaj, idź tam, gdzie ciebie i twój biznes i twoje pieniądze traktują najlepiej. Jak projekt Biznes Ponad Granicami może ci pomóc? Możesz skorzystać aż na 4 sposoby. Pierwsze, jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat rozwiązań, korzyści z geolokalizacji biznesu, a także otrzymać powiadomienia o najnowszych materiałach, to kliknij klawisz subskrybuj, followuj, zaznacz również klawisz tutaj dzwoneczka, wtedy dostaniesz info o najnowszych materiałach. 2. Jeśli chcesz mieć wpływ na przygotowane materiałów dopasowanych do ciebie, no to napisz w komentarzu już teraz
swoje pytanie lub sugestie do najnowszych tematów, wtedy będziesz mieć wpływ na kolejne odcinki. 3. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć i chciałbyś poznać cały plan działania, zobaczyć, jak wyglądają wszystkie etapy, to zapisz się na najbliższy webinar tutaj na stronie biznesponadgranicami.pl. 4. Jeśli chcesz szybko zacząć działać, potrzebujesz wsparcia i konsultacji, to zapraszam do skontaktowania się przez zakładkę Kontakt jako klient i wybierz dla siebie gotowe rozwiązania. Pamiętaj, że świat to wielkie menu biznesowe. Pamiętaj, że warto iść tam, gdzie ciebie i twój biznes traktują najlepiej.